Witam Was z 1 października 2020 roku. Zainspirowany kanałem Flaming Recycling, postanowiłem uruchomić własną kopalnię miedzi, ale nie będę Wam pokazywał na filmach, jak to tam robię, wiecie, jak pozyskuję tę miedź tylko będę Wam pokazywał, ile jej przybywa. A zaczynamy od 135 g w postaci trzech takich zwojów. Jest to miedź pozyskana z przewodów elektrycznych. A więc co, zaczynamy. Cena mniej więcej takiej miedzi to około 20 zł na dzień dzisiejszy. I co, mamy 2,70. 1 październik 2020. I zobaczymy ile w 2021, 1 października, uzbieramy tej miedzi. Spójrzmy, czy to się opłaca. Dziś mamy 5 października 2020. Dorzucam kolejny... Kłębek z miedzi. Mam już 350 gram. Zobaczcie. A więc mam już 7 zł w kilka dni. Nieźle, co? 7 październik 2020. Zobaczcie. W tym momencie mam 505 gram. A więc jakieś 10 zł praktycznie w tydzień. Szału nie ma, nie? 8 października 2020 upolowałem sobie kolejne 100 gram, a więc mamy 600 gram miedzi i na dzień dzisiejszy wycena jakieś 12 zł. Witam Was 10 października 2020. Zobaczcie, na dzień dzisiejszy mam 705 gram miedzi, czyli jakieś 14 zł. Dziś mamy 15 października 2020. Doszło mi trochę miedzi z takiego tam transformatorka, a więc na bogato, czyli jakieś 21 zł na konto. Dokładam kolejne zwoje miedzi z jakiegoś tam kolejnego transformatorka. I co? W tym momencie mamy już 27 zł. 22 października 2020: Doszły kolejne grubaski miedziane, czyli jakieś 37 zł. 1 listopada 2020 roku. Zobaczcie, mieć już się prawie nie mieści na wadze. Spójrzmy na wycenę. 55 zł w miesiąc. Bardzo kiepsko, ale co tam? Mamy jeszcze 11 miesięcy na tę zabawę. 15 listopad 2020. Oczywiście, wytarowałem sobie ten pojemniczek. I zerkajcie. 3,200 kg. A więc mamy 64 zł. Witam, dziś mamy 21 listopad 2020. Nie jestem tak sprawny jak Marcin z kanału Sprzątam Bunkry ani Flaming Recycling, ale też udaje mi się czasem pozyskać mieć. Na tej chwili mam 4 kg 120, czyli jakieś 82 zł. Witam Was 1 grudnia 2020. Minęły dwa miesiące od naszego projektu. I spójrzmy. Mam 4,9 kg, czyli jakieś 98 zł w dwa miesiące. Całkiem kiepsko, co? Ale jest. Stan na 12 grudnia 2020 wynosi 5,3 kg, czyli mam już przeszło stówkę. Coraz lepiej. Spójrzcie, dziś zdobyłem mikrofalówkę i to są bebechy z niej. Ważą przeszło 5,7 kg. Zobaczymy, ile z tego uda się pozyskać miedzi. A oto miedziucha pozyskana z mikrofali. Zobaczcie, 1,3 kg. Zobaczmy. Razy 20. 26 zł. Z takiej mikrofalówki. Fajny wynik. Tym razem zdobyłem sobie silnik od pralki. Już go zdemontowałem. Jak widzicie, jest przygotowany do rozbiórki. I ten silnik waży około 4 kg, i zaraz sprawdzimy, ile z tego będzie czystej miedzi. No i mamy wynik, spójrzcie, pół kilo czystej miedzi, a więc jakieś 10 zł. Taki wynik z silnika od pralki. A tak wygląda złotówka w postaci kłębka miedzi. Zobaczcie, naprawdę jest tego niewiele 50 gram. No i witam po dłuższej przerwie. Mamy dzisiaj. 1 luty 2021 i spójrzmy, cena skoczyła w górę. Na dzień dzisiejszy to jest 23 zł za kilogram, a mamy już przeszło 8,5 kg czystej miedzi, a więc zbliżamy się do 200 zł. Projekt idzie powoli, ale do przodu. Równolegle z projektem miedź prowadzę projekt zrywka. I na dzień dzisiejszy mam ich 6320 sztuk. Zbieram je jakieś półtora roku. No, i tradycyjnie z tak zwanej innej beczki, słuchajcie, jest do sprzedaży Xbox 360 Kinect. W pełni sprawny w 100%. Jest to Xbox mojego syna Cezarego. Jemu się już znudził. Poza tym, ma już Xboxa One, nowszą wersję. A więc, co? Proponujemy cenę 200 zł. Razem z wysyłką do tego dwa pady bezprzewodowe. Wiadomo, zasilać jakieś dwie gry. Czarek mówi, że dorzuci jakieś inne gry dla Was. Powtarzam, sprzęt w pełni sprawny. Konsola śmiga. Kinect też działa. A więc co? 200 zł. Jeśli jesteś zainteresowany, rzuć komentarz. Xbox równa się 200 zł. Pierwsza osoba, która rzuci ten komentarz. Proszona jest wtedy o kontakt na maila do mnie dar mo Zapraszam.